Gniazda myszy? Dawaj jakiś patyk. Wyczyścisz do kościoła, będziesz mógł chodzić. No jak? Tylko trochę dziura, a tu myszy zjadły na bank. Gdzie dziura? Tu. Siemanko miłośnicy detailingu! Gruz z szopy, czas. Start. Mati już się przygotowuje do operacji. Tak, musimy zobaczyć, co do nas czeka. Musimy z bliska obejrzeć ten samochód. Sprawdzamy, posprawdzamy. Będziemy go mieć w trakcie na przykład zdejmowania kół, bo musimy zdjąć koła, żeby odblokować hamulce. Też mam nadzieję, że uda nam się ten samochód odpalić, żeby później na przykład pan Zdzisław sobie wsiadł do tego samochodu, mógł przekręcić, żeby autko sobie odpaliło. Takie są marzenia, plany. Mamy nadzieję, że to się uda. Marzenia, plany, tak. Lewarek weźmiemy. A, bo to są jeszcze twoje lata, Mati, dobra? Zanim otworzymy tą puszkę Pandory, krótka informacja. Nasz kanał ma już 121 tysięcy subskrypcji, ale ciężko by było dla was robić takie projekty, gdyby nie wsparcie między innymi takiej firmy jak gardena.pl. Jest to sklep, na którym znajdziecie chemię, na której pracujemy. Między innymi jest tam ten szampon, którym Mateusz myje zęby. I właśnie Gardena dołożyło cegiełkę do projektu Gruz z Szopy. Następną firmą jest firma 3M i jej oficjalny dystrybutor, czyli folia-samochodowa. Jeżeli śledzicie nas na bieżąco, wiecie, że często współpracujemy z tą firmą, tworzymy dla was zestawy, dzięki którym możecie łatwo i szybko zmienić wizerunek swojego samochodu. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na firmę 3M. Przechodzimy z powrotem do Poloneza. Mój człowiek miał Poloneza. Czekaj, coś tutaj jest nie tak. Tu jest kompatybilna sztacheta. Działa. Czekaj, trzymaj to najlepiej. Nie no, ufaj. Ufaj sztachecie. Ja nie wiem, czy tu jakiegoś szczura zaraz nie będzie. Pa, jest lewarek. Aj, patrz, jest drugi. Gasica może się zaraz jeszcze gdzieś znajdzie. Tutaj co mamy. W tych czasach nie gasiło się samochodów. W tych czasach się samochody nie paliły. O. Zestaw kluczy z Neotos. Zestaw kluczy z Neotos, dokładnie. Pompka niby nie działa. Paliwa nie zasysa, że pali tylko na gazie. Ale tutaj rozmawialiśmy z mechanikiem, który może pomoże nam w odpaleniu tego samochodu. To też wam wszystko nagramy. No i próbować go gdzieś tam palić. Co znalazłeś? Tu będzie coś ciekawego, na bank. Apteczka. Z Biblii? Jak z Biblii? To są z Biblii. Patrz. Wow. To jest skarby. A to co to jest? To jest do mierzenia ciśnienia w oponach. Manuel. Gniazda myszy? Dawaj jakiś patyk. Patyk. To jest świeże. Nie ma sensu, nie ma myszy. Ale gniazdo jest. Zniszczyłeś myszy chatę, nie? Dawid. Nie, od razu ci mówię nie. Co to się coś zepsuło? Dobra, zobaczmy może co, może zdemontujemy tylną kanapę, zobaczymy co jest pod spodem. O, idziemy. Nie ma tragedii. Bez sensu. O, nie, tu nie ma tragedii. Jest ładnie. Zdrowe. Tu można by było na resorze go podnieść, za resor. A z przodu... Nie podniesiemy, to się nie przekonamy. Dobra, chwila prawdy. Nie. Gnie się? Wchodzi w podłogę, no. To są felgi z dużego Fiata. Mamy jeszcze jedną i mamy dekielki. Czyli możemy zamontować jeszcze jedną, no jedna będzie z kołpakiem niestety, no bo nie mamy jeszcze jednej felgi z dużego Fiata. Junio! Klucze potrzebne są. I zobacz, co to jest za klucz? 15 czy... 15. Nie wiem, nie jestem mechanikiem. No. 17, nie? Dobra, 17, a później zobaczymy co dalej. Krzywdzewiała, nie? Śruby normalnie idą. Czekaj, coś tu jest nie takoś. No nie no, gity. O, puściło elegancko. Panie, to mi się... Ty, to chyba nowe koło. To mi się podoba. Ty, to nowe tarcze. Zobacz, hamowane było nawet. Na hamowni chyba. Gdzie jest lampka? Ole bym dostał w oko. A to mała strata by była. Tak ślepy i tak ślepy. Ty patrz. Zawyżki jedynie byłoby wyłamane. Jeden plus.
Mamy płyn hamulcowy, praktycznie zalany do maksa, więc możemy sugerować się, że po prostu układ jest szczelny. A drugiego plusa nie ma, bo akumulatora brak. Ciekawy jestem, co jest jeszcze pod filtrze. Koło w polonezie kręci się, kręci się. Koło w polonezie kręci się, zostały jeszcze trzy. Bang! Zobaczymy, jak to będzie, jak Dawid przyciśnie stop, czy się zablokuje, czy się nie zablokuje. Na pewno mam iść to robić? Nie, nie, zróbmy wszystkie koła. Uwaga, specjalnie dla was powstała strefa miłośników detailingu, na której znajdziecie produkty z ich opisami i z bardzo fajnymi rabatami, ale nie ma tak łatwo. Każdy kod rabatowy musicie znaleźć w poszczególnych odcinkach. Jak już się koło kręci, możemy przejść teraz do czyszczenia całego nadkola, łącznie z całym zestawem wahaczy, sprężyn i amortyzatora. Użyjmy do tego Brakebustera. Jest to produkt do czyszczenia takiego bieżącego kół i felg, który zawiera w sobie inhibitory korozji. Najpierw spryskamy całe nadkole, poczekamy, niech piana sobie troszeczkę popracuje, następnie spłukamy, sikniemy jeszcze raz i przejdziemy do szczotkowania. Jak widzicie, jakoś to poszło z zewnętrzną stroną. Teraz musimy przejść do wewnętrznej, która jest dwa razy bardziej albo trzy razy bardziej zanieczyszczona. Początek użyję Brakebustera po to, żeby zmiękczyć ten najtwardszy, największy brud. Płukam, następnie użyję Power Cleana, żeby doczyścić. I jeszcze, jeżeli tego będzie felga wymagać, to na końcu wspomogę się kwasem i na końcu jeszcze raz Brakebusterem, żeby jednak te inhibitory korozji zadziałały na tej feldze. Dlatego nie ma co przedłużać, przechodzę dalej do pracy. Kierowniku, działa to? Weź zakręć kółem. Czekaj, dokręcę śrubki. Zakręć. Na razie ręcznie. Pamiętacie, jak wymieniacie sobie koło, żeby dokręcać śruby krzyżowo. I palcami. I palcami, i później dopiero pneumatem. Patrz, jak pięknie. Chyba bicie coś ma. Bicie ma, bo już niedokręcone jest, ma bicie. Przyszedł czas na demolkę wnętrza, czyli wyciągnięcie foteli ze środka i zobaczenie, co się pod nimi kryje. Myślisz, Mati, że będzie gniazdo mysz? Nie, myślę, że tutaj już nie, bo to już przejrzeliśmy. Takie trochę jest. Chcę zobaczyć, jak to jest mocowane od spodu. Z tamtej strony. A co tu ta deska robi? Bo, o, nie... kurde, ktoś tu strzelał. Jaki myk był, po. Widziałeś? Co dobrze gorzej było. Jak na dziurach deska wypadła. Jak to się mówi, potrzeba matko wynalazków, tak? Kurde, jaki on lekki. No i widzę, że coraz bardziej jesteś zafascynowany tym polonezem. Dyć po rurę, kurwa! Weź, bo żebyś zaraz nie wyjechał tej śruby od spodu. A masz może takie radio gdzieś stare? Byśmy zamontowali to działające. Ale to nie może chyba wziąć z Audi, nie? O, nie. A to nie działa? Skąd wiesz, jak akumulatora nie ma? Wygląda na sprawne, prawie. O! Sys neue Modellen und Lasotzken Buten. Wyczyścisz do kosia, będziesz mógł chodzić. No jak? Tylko trochę dziura, a tu myszy zjadły na bank. Gdzie dziura? Tu. Cennik taksi za kilometr. 5 zł za cześnięcie drzwiami. Ty, nie ale ma, to nie jest tanie, nie? Patrz, taryfa nocna, złoty 50 zł. Starą gazetu. Stary gazetu. Piątek, 30 czerwca 2000.
Gdzie ci się urodziły? A to pan... Naprawdę było w gazetach, ja może też, że się dzieci urodziły? To całkiem niedawno jeszcze tak było u nas przynajmniej w okolicy. A zobacz, tutaj Deul Lano SX. Ile? Nie ma. Poproszę. I czekaj, gratis dostajesz Tico? NW. Jeszcze tyle wypadki. Gratis? Tico. No ale dobra, Tico masz 2000, ty masz dwa auta. Masz Deul Lano, Deul SX i Deul Tico. Zobacz, jakiś świeżutki, jeszcze folia od nowości jest. Ja mówiłem od razu, że ten Polonez jest nowy. Dobra, Dawidek robi to, co lubi najbardziej, czyli pije kawkę. Dobra, daliśmy relację, wy decydujecie, czy zdejmujemy, czy nie, ale my już wiemy, że zadecydujecie, że mamy to zdjąć. Także zdejmujemy cały kokpit. Mamy uwolniony licznik. Poga, cofamy od razu? Ile to ma latane? Nie wiem. 82 tysiące. Powiedz mi, czy ty jesteś z siebie zadowolony? Ja jeszcze tu rozkręcam. Co będzie pod pokrowcami? Następne pokrowce! Myślę, żeby auto nie straciło swojego klimatu, to po prostu wypierzemy i założymy z powrotem te pokrowce. Przechodzimy teraz do czyszczenia komory silnika, tam również musi być czysto. Do czyszczenia komory silnika przede wszystkim maska, ale pamiętajcie, że zanim założycie maskę, nie jedzcie nic z czosnkiem. Ja przed chwilą zjadłem i nie wiem, czy wytrzymam. Dobra, pytanie, teraz tak, jak to ma wyglądać? No, odblokowaliśmy koła, udało nam się samochód przepchać. Teraz musimy cały silnik przedmuchać. Następnie spryskamy to płynem wysokozasadowym, około 12 pH. Jest to taki dosyć mocny płyn. Na razie jest to płyn, który jest w fazie testów. A służy do mycia napędu w rowerze, tak. Ale to może będzie kiedyś szansa, to pokażemy wam, jak umyć rower i użyjemy tego preparatu. Przy naszych testach okazało się, że fajnie się sprawdza przy usuwaniu jakichś właśnie olei, smarów. Nie chcemy tutaj lać wody, zobaczymy, czy nam się uda wszystko później wypłukać przy pomocy parownicy. No i przepędzelkować też całość. Tutaj też byliśmy przed chwilą w pobliskim budowlanym markecie, żeby kupić po prostu pędzelki, zwykłe, tańsze. Pędzelek za 13 zł z plastikowym okuciem, długi, miękki włos. Długi. Można? Można. Bierzemy się za dmuchanie silnika. Tak wygląda komora po myciu, ale słuchajcie, to nie jest brud, to jest konserwacja. No, cały jest taki w konserwacji, tu wszystkie spawy, łączenia, tutaj też pod akumulatorem wszystko jest właśnie w tym. Jak ktoś to założył, no to pewnie to funkcjonuje, może dzięki temu też nie jest gdzieś tam pognity tak bardzo. Akurat tutaj ten Polonez. Jesteś zadowolony? Jestem zadowolony. Myślę, że wyciągnęliśmy z tego silnika wszystko, co może być, jeżeli chodzi o czystość. I co, przechodzimy teraz do mycia z zewnątrz. Patrz, jaki mamy piękny white screen. Moja fryzura wygląda. Bardzo ładnie, jak zawsze. Jaki jest plan na umycie Poloneza, bo ty jesteś chemikiem naczelnym. Ja chemikiem? Ja po prostu myślę, czasami mi się zdarza. Początek zrobimy oprysk z power cleana.
Rozrobimy to w ręcznej pianownicy, dosyć mocne stężenie, myślę, że takie jeden nawet może nie do czterech, ale jeden takie do pięciu. Następnie spłuczemy wszystko dokładne, później znowu zrobimy opys z power cleana, umyjemy to przy pomocy rękawic, na końcu spłuczemy i na samym końcu jeszcze użyjemy Optimum No Rinse. Po prostu umyjemy na samym końcu jeszcze wszystko No Rinse'em. Dobra, to działamy. Auto mamy już umyte, możemy teraz przejść do dekontaminacji lakieru. Chodzi o to, że głównie wygrindkujemy ten samochód. Nie będziemy pryskać żadnego dyronizera, nie będziemy pryskać żadnego taringu, ponieważ auto jest, ma już po prostu swoje lata i psiknięcie na przykład dyronizerem wspomoże nam pracę rdzy. Zresztą widzicie, że tutaj te rdzy to nie jest tak, że trzeba je szukać, po prostu widać ją na pierwszy rzut oka. Tak samo jest w przypadku taringu, też nie będziemy pryskać, szkoda nam uszczerek, które mają też już 30 lat. Po prostu weźmiemy od razu, zrobimy sobie lubrykant z No Rinse'a, cały samochód wygrindkujemy. I mamy nadzieję, przyszedł mechanik z M4K Garage, kierownik Maciej i będzie odpalał poloneza, ale czy to się uda? Ja ci dam mechanik, nie mechanik, tylko diagnosta, panowie. A, dobra, diagnosta. To przyszedł nam zdiagnozować poloneza. Tak jest, bo poloneza też trzeba umieć zdiagnozować. Dobra, mamy bieg rzucony, próbujemy ruszyć silnikiem, ale marne szanse. Ciągnij. Ciągnąć czy pchać, bo ja pcham. Obojętne. O! Ruszył? Ruszył. Czyli... Nie jest, nie ma tragedii. Się może coś przyrdzewiało i teraz puściło. Polonez przyrdzewiał. Zobaczcie tu. Myślę, że nawet to się popatrz, wszystko gdzieś tam... Olej zardzewiał? A propos oleju. Jacht. I chyba dupa będzie z tego odpalania. Bagnet jak po powodzi. A, bo to z 97, powodzianin. Tak. Nie, to nie ten był zalany. Wielka woda. No, powiem ci tak, no niby ruszył silnik, ale nie wiem jak, czy to w ogóle odpali. Czy będzie miał kompresję. No właśnie, trzeba było sprawdzić.